Cześć moi widzowie, witam serdecznie. Tak jak widzicie, stoi waga, będziemy ważyć. Będziemy ważyć w dzisiejszym odcinku pewne rzeczy. Zobaczymy, co tu się uda nam zdziałać. Pewnie już widzicie, że dzisiaj będziemy rozmawiali o C330. A mianowicie układ chłodzenia wózek RAK 2. Tu Wam coś pokażę. I ten sam układ po prostu zastosowany w wózku widłowym RAK. Układ chłodzący od C330. Nasi konstruktorzy za bardzo tam się nie wysilili w raczku. Wykorzystali silnik od 30. Układ chłodzenia od 30. A więc zaczniemy sobie od pompy, chociaż nie, na pompie skończymy. Jeżeli będziemy tutaj rozmawiali o układzie, a już nie o samym chłodzeniu. Układ chłodzenia to ten sam termostat. Zaczniemy od termostatu. A mianowicie, moi drodzy widzowie, to jest pospolicie zwana obudowa termostatu. Przykręcana na trzy śruby, niesymetryczne, one nie są symetryczne, trzy śruby ósemki, dokręcona do bloku, termostacik wchodzi w następujący sposób, a mianowicie na termostat, podobno mieszkowy jest lepszy, ja akurat jakoś nie przypadam za nim, sprzedaję to co sprzedaję. I tu gdzie sprzedaję, nie mam z tym problemu, sprzedajemy, działa, klienci nie wyzywają, firma jeszcze stoi i moi drodzy widzowie, termostat z gumką wchodzi do środka i opiera się na przedniej ścianie obudowy termostatu, następnie przychodzi pierścień o pierścień, który nam ten cały momencik, bo nie wiem czy idealnie mi tam dojdzie, jeżeli nie dojdzie to zaraz mu tu pomożemy, jakby to zrobić, żeby było dobrze, właśnie nie narobić, nie? Poczekajcie chwilę, co dwie ręce to dwie ręce, tak jak widzicie ładnie pierścionek wszedł, on dociska termostat do uszczelki, a dlaczego ma dociskać? Ponieważ tu jest bardzo ważna zasada. Moi drodzy widzowie, jeżeli chodzi o C330, to tu mamy przepływ, a tu jest blokowany na chłodnicę górą. Oczywiście w termostacie, jak widzicie, jest otworek, po prostu żeby wymusić szybsze dogrzanie się termostatu i wymusić obieg na otworzył, żeby się otworzył i wymusił obieg na chłodnicę. Od razu Wam mówię, że wielu z Was robi pewien problem. Gdy C330 zagotuje się na polu, myślicie, że jak wyrzucicie termostat, to wszystko będzie ok. Powiem Wam, że z doświadczenia klientów, nie swojego, bo z tego raczka, może kiedyś Wam zrobię odcinek. Jeżeli byście chcieli odcinek o raczku, napiszcie w komentarzu. Zrobię Wam odcinek o raczku, powiem Wam wszystko, co wiem. Ja tego raczka rozbierałem w drobny max z kolegą silnik, bo prosty 30, wtedy jeszcze się uczyłem, to było 11 lat temu, więc robiłem w tym raczku silnik z kolegą, skrzynię rozbierałem dwa razy, mechanizm różnicowy z kolegą naprawialiśmy, siłowniki też były regenerowane, hamulce były robione, jeszcze nie dopadłem się do układu kierowniczego w nim, ale orbitor już był też wymieniony, więc coś na ten temat wiem, jeżeli byście chcieli film o raczku, to zapraszam. Powiem Wam parę patentów, które można zrobić, jak rozwiązać, jeżeli macie raczka, jakieś tam problemy, Wam to opowiem, ale tak jak mówię, może zrobię jakiegoś tam ankietę, czy byście chcieli właśnie film widłowy o raczku, bo na pewno Wam tutaj parę rzeczy podpowiem. Ten wózek już ma ponad 50 lat, więc coś będziemy wiedzieć. Więc wracając do termostatu, wielu z Was wyrzuca termostat, wywala go i myśli, że
Tu mu pomoże, bo w 60 termostat wywalić można i nic się nie dzieje, ale niestety tutaj zagotujecie go znowu. Osobiście, dlaczego tak się dzieje, tematu nie zgłębiłem. Czyli potwierdzam to i mówię po raz kolejny. Ja wszystkiego nie wiem. Ja się uczę, wszystkiego nie wiem. Może kiedyś będę wiedział, to wam powiem. Uczymy się. Najprawdopodobniej chodzi o to, że obieg jest wymuszony po prostu przez najkrótszym sposobem. Do góry musi pchnąć, może nie pcha, bo tutaj chłodnica jednak w 60 jest na równi, ten górny przewód. Może tu gdzieś jest jakaś różnica. Nie wiem, naprawdę ciężko mi jest to powiedzieć, ale w każdym bądź razie kolosalnym błędem jest to, że w C330 wyrzucacie termostat. Zaraz coś napiszę, że umie działa. Jeden przypadek na 100 może działa, 99 kolejnych przypadków wywala termostat, a później go zakłada, bo silnik się grzeje. Takie przypadki już mam i mechanicy, jeszcze z Pomów, mam takiego pana tutaj, Mariana, mechanika z Pomów, właśnie mówi, że C330 termostat musi być, inaczej będzie się gotował. No to skoro mechanik z 40-letnim stażem tak mówi i naprawdę pan Marian ma wiedzę, trochę mi tu podpowiada, więc czegoś się uczę, więc mogę wam powiedzieć śmiało, że termostat tutaj musi zostać, musi być, inaczej silnik będzie się grzał. Moi drodzy widzowie, jeżeli chodzi o samą tą obudowę, przychodzi ona, jeżeli dobrze pamiętam, to w ten sposób. Moment, pyk, pyk. Muszę pomyśleć. Chwila, moment. Dobra, pomyślałem, pomyślałem, pomyślałem. Tak idzie do góry. Tu na bok długim przewodem na chłodnicę, tu u góry krótkim przewodem na chłodnicę i tu łączy się z pompą wody. Krótkim przewodzikiem i powiem wam tak. Polecam i z całą pewnością, z całą odpowiedzialnością polecam wam przewody Ursusa. Ursus Waryński, ze względu na to, że one są zbrojone po zewnątrz, zbrojone są w środku, tak jak widzicie, tu widać. To jest górny przewód, to jest ten łączący i chłodnica, to jest ten dolny. Tu przychodzi sobie ładnie, jeżeli dobrze pamiętam, to tak. Poczekajcie. Pyk, pyk, pyk. Zaraz będę wszystko wiedział. Przychodzi w ten sposób. Tym tutaj do obudowy termostatu, tym do chłodnicy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o przewody. Znowu wkładam w kij w mrowisko, ponieważ Andoria Mod wypuściła przewody, chwaląc się, że to jest ich wyrób z logiem Andoria. Nie, moi drodzy widzowie, to jest ten sam produkt, który robi ktoś dla Ursusa. Oni oklejają swoim logiem i sprzedają jako to ich wyrób. Nie, nie zgodzę się i będę najpierw to z tym walczył, bo produkt niby ich, a nie jest to prawda. Polskie prawo zezwala na takie właśnie rzeczy, że sprzedaje, ktoś to produkuje, ktoś przykleja logo i to jest ich wyrób. Nie, nie, nie będzie. I będę starał się o tym mówić głośno. I przewody, nie mówię, że są złe, tylko po prostu chodzi o fakt produkcji. Przewody są te same, w ten sam sposób robione, ta sama specyfikacja, ta sama metoda produkcji, ten sam oplot, owijane w ten sam sposób, więc na pewno to jest ten produkt robiony dla Ursusa i dla Andorii, tylko z innym logo. Jeżeli ktoś widział, porównywał, to pewnie mnie tutaj poprze. Następną rzeczą, moi drodzy, to jest pompa wody. Pompa wody, tutaj będziemy mieli pewnego producenta, zaraz go opowiem. Pompa wody z wirnikiem żeliwnym. O, już widać producenta. Przykręcana na 5 śrub. I teraz kolejny bubel, który jest w obudowie termostatu, moi drodzy widzowie, to tutaj na tym łączniku gumowym trzeba zwrócić uwagę na odlew tu, bo czasami jest niedolany, trzeba go oszlifować. O,
Tu jest powiedzmy oszlifowany, ale z tej strony już widzę, że będzie delikatnie, to trzeba jeszcze zjechać, żeby to uszczelniło. Najlepiej pilniczkiem czy coś w tym stylu. No ale taki odlew mamy z hełmna, więc tu sobie poradzimy. Ale chodzi o to, że po przykręcaniu pompy i przykręcaniu, próbie przykręcenia obudowy termostatu, ten wypust, ten kruciec jest za długi i trzeba go obcinać. Tam w raczku miałem prześwit 4 mm i się udało, ale wiem, że klienci już niejednokrotnie dzwonili, że jest za długi, no co zrobić, obciąć, bo trzeba zakładać. Taki jest właśnie tutaj ten importowany odlew. Krajowym, powiem szczerze, nie spotkałem się już dawno, ale wiem, że ktoś robi, odlewa to ktoś w Polsce, tylko powiedzmy, że cena czyni cuda i niestety jest jak jest, ale powiem wam szczerze, że ten produkt, tu nic nie widać na tej plombie, chociaż jeszcze popatrzę, czy coś widać. Może jakby się przyjrzał, to by coś odczytał. Ale zobaczcie tutaj wykonanie, fajnie obrobiona w środku, wjechane, ładnie przytoczone. Odlew, powiedzmy sobie, pierwsza klasa. Tutaj, jeżeli chodzi o obróbkę tych wszystkich kruczców, też jest super. I pompa. Dlaczego wróciłem do Ursusa? Już wam mówię. Do Hełmna. Przede wszystkim Ursus ZSM Hełmno. Zakład sprzętu mechanicznego Hełmno. Od nas 20 km. Czemu wróciłem? A wróciłem ze względu na to, że Hełmno zmieniło łożysko. Mianowicie w pompie wody C330 przychodzą dwa łożyska kulkowe fabrycznie, 6203 i 6303 oraz reperaturka. Reperaturka została, wirnik jest żeliwny w tej pompie, ale tu jest zmienione łożysko na jedno wałeczkowe. Jeżeli ktoś kiedyś rozbierał rower, to w ośce, gdzie są pedały, były dwa wianki prawo-lewo, one po jakimś czasie wysiadały. Później zmienili to na łożyska, powiedzmy, rolkowe, jedno szerokie. Jest to wytrzymalsze, jest to, powiedzmy, żywotniejsze. I tutaj mamy rozpiskę, proszę Państwa, z Hełmna. Tak jak możecie sobie przeczytać, nowe pompy wody, rozwiązanie zgłoszone w urzędzie patentowym. Jeżeli jest zgłoszone, to powiem szczerze, słabo to trochę to wygląda, bo ktoś inny nie może tego produkować, bo oni to wymyślili. Może to jest i dobre ze względu na to, że ktoś, kto wymyślił, powinien brać za to, powiedzmy, pieniądze, bo ktoś komuś za to płaci. Myślenie też kosztuje. Ale czemu tego nie rozpowszechnić? Z drugiej strony, no, nie dziwię się, bo każdy chce sprzedawać, każdy chce zbić kasę. I zobaczcie, dwa razy większa wytrzymałość, niezawodność, prosta konstrukcja, najnowsza konstrukcja, łożyska pompy wody na rynku. I teraz zobaczcie od góry, tu wam tylko pokażę częściowo, żeliwny wirnik, ceramiczna uszczelka, nowe łożysko, większa siła napięcia paska. Jeżeli to, co tu jest napisane, będzie się zgadzało z rzeczywistością, to chwała im za to. Widzicie tutaj przekrój pompy wody, więc ja tutaj wam pokazuję, bo kupując części, nie każdy sprzedawca na to zwraca uwagę. Nie każdy klient o tym wie. Nie każdy klient się na tyle interesuje tym, żeby dać za pompę, powiedzmy, 200 zł, gdzie import kosztuje 130-120 i coś może mieć lepszego niż miał. I zobaczcie, zastosowanie łożyska wałeczkowo-kulkowe z elementami tocznymi o podwyższonej nośności pozwoliło znacząco zwiększyć wytrzymałość całego węzła konstrukcyjnego. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, rysunek numer 2, osiągnięto szereg następujących korzyści. Uproszczona konstrukcja, ułatwiony montaż, większa trwałość i niezawodność pompy. Moi drodzy widzowie, jeżeli to jest naprawdę to, co jest tutaj napisane, to szapoba. I teraz zobaczcie, tutaj nawet Hełmno zrobiło porównanie nośności obecnie zastosowanych łożysk kulkowych z łożyskiem specjalnym. Kilometronów 4,5, tutaj 8,43 i 23 do 6,3 kN.
więc wytrzymałość i nośność dynamiczna jest praktycznie dwukrotnie większa. Jeżeli naprawdę ktoś to badał i to, co tu jest napisane, jest prawdą, to powiem szczerze, że ta pompa powinna być wieczna, powinna wytrzymywać no dożywocie, powinna mieć dożywocie, ale nie żebym chwalił, też będę ganił. Jeżeli jest to łożysko, to najprawdopodobniej ono tu jest zamknięte, więc nie ma możliwości smarowania. Jeżeli to jest waleczkowe w jednym cylindrze, to najprawdopodobniej przychodzi na taką jakąś tam szerokość. Podejrzewam, że do tego otworu, bo tu jest, jeżeli reparaturka posi, żeby woda poszła. Więc jak najbardziej ja to rozumiem. Ale kolejnym błędem, moi drodzy, jest to, że jeżeli takie łożysko ktoś wymyślił, można było zrobić rowek na łożysku, otwór w szalce i kalamitkę do smarowania. Oczywiście smarowniczki nie ma. Niestety, moi widzowie, to mi się już nie podoba. Następną rzeczą, jeżeli chodzi do pompy, jest piasta. Piasta pompy wody nie jest identyczna jak w C360, chociaż ten sam wpust nachodzi sobie ładnie koło. W ten sposób do końca. Następnie przychodzi, moi drodzy widzowie, nakrętka M14 razy 1,5, dokręcacie tutaj do całości. Z wyczuciem, nie za mocno. Blokując, najlepiej jak jest pompa przykręcona, można sobie tu niestety ciężko pomóc, zakładając koło pasowe, próbując to dokręcić, ale nie jest to takie łatwe, ponieważ do koła pasowego przychodzi jeszcze element dystansowy, dystans. O, otwory pasują i dopiero na to przychodzi koło pasowe. Od razu Wam mówię, że koło pasowe od 30 a 60 jest wymiarowo, czyli średnicowo, długościowo, to samo. Jedyna różnica jest to w szerokości paska. 60 miała pasek 17 mm szeroki, tu jest 13 mm szeroki. Oczywiście zanitowane, nie zanitowane, zagrzane, zagięte po UU Fest. W ten sposób sobie przychodzi koło pasowe i śruby 8 na 40 trzymają nam całość, lub 35, bo teraz nie pamiętam, ale chyba 45, 40 mm. Skręcamy, zakładamy pasek, napinamy i wtedy możemy sobie tutaj dokręcić tą nakrętkę. Oczywiście jeszcze tu przychodzi podkładka zaginana, zabezpieczana, ale jeżeli przyjdzie nakrętka samokontrująca i złapie, to nie ma takiej potrzeby. Tutaj przychodzą jeszcze półksiężyce blaszki do zagięcia tych dwóch śrub, żeby się wiatrak nie odkręcił. No właśnie, zapomniałem, przepraszam. Tu jeszcze przychodzi wiatrak. I teraz jak widzicie mam dwa. A czemu mam dwa? Ponieważ fabrycznie 28-30 miała jedno śmigło. Wyglądało to w ten sposób. Układ był troszeczkę słabo wydajny, ale jednak był. I gdy te ciągniki, powiedzmy teraz, są jakoś tam wykorzystywane bardziej, mniej bardziej, ale układ się grzeje, bo chłodnice są takie, jakie są, można zwiększyć jej nośność, uciąg wentylatora poprzez dołożenie drugiego na krzyż. Pasuje wszystko. Nic nie trzeba przerabiać i śruby faktycznie 8x40. Przychodzą, skręcacie to, zabezpieczacie to blaszkami. Wszystko tutaj trzyma. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam układ. Pompa, przewody, blok. Teraz będziemy porównywać. Oczywiście Ursusik Helmno daje uszczelkę papierowa. Powiem Wam szczerze, trochę taka liptonowata jest. Taka. Szału nie mało. I tak jak widzicie, wagę już mam przygotowaną. A co będziemy porównywać, moi drodzy widzowie? Ha! Już Wam pokazuję. A więc tak, widzowie. Mamy chłodnicę. Dwie chłodnice. I powiem Wam szczerze, ja już mam
małą podpadziochę, jeżeli chodzi o te chłodnice. I powiem wam dlaczego. Zobaczcie, tu jest chłodnica wyprodukowana dla firmy z Kalisza, spod Kalisza dokładnie, spod Ostrowa. I powiem wam tak. To jak widzicie, tak jest pomalowana, że już widać rdzę od spodu. Ale to nie są te chłodnice najtańsze. Od razu wam powiem, że nie jest to najtańsza chłodnica, która jest dostępna na rynku. Ja tego badziewia nie mam. One są lekkie, one są często aluminiowe, miedziane. I tu jest właśnie pewien feler. Później z odbiorem ciepła. Ja tego, tak jak powiedziałem, nie mam. Mieć nie chcę. I pod ten deseń, moi drodzy widzowie, na pewno podchodził nie będę. A te chłodnice mam sprawdzone. One nie są najtańsze, bo około 150 do 200 zł różnicy jest między tą najtańszą a tą. Ta kosztuje na dzień dzisiejszy 600 zł i Ursus kosztuje 1000 zł. Ale zobaczcie, ja mam już tutaj pewne obiekcje. Zaraz tutaj sobie korki pozdejmuję. Pozdejmuję sobie te koreczki, jeżeli zejdą, a powinny zejść. O, już schodzi. Zeszło. I zobaczcie, ja mam pewne podejrzenia. Zobaczcie na ramę. Tu, zobaczcie tutaj, zwróćcie uwagę, tu przejście, tu nitowanie, zgrzewanie, tu przetłoczenie, widzicie to przetłoczenie? Tu przetłoczenie, tu jest to samo, przetłoczenie. Powiem wam, że nawet ta farba wygląda na identyczną. Zobaczcie tutaj. Nadlew nad kranikiem, tu nadlew nad kranikiem spustowym. To pierwsza rzecz. Następna. Tu zacięcia, tu zacięcia, tu. Widzicie? Tu. Góra. Przetłoczenie, zgrzewy, rurka. Zgrzewy, znowu. Zobaczcie tutaj. Tu. Tu. Następna rzecz. Te sprężynki do zasłony chłodnicy. Zobaczcie tutaj. Opaska do wężyka. Tu akurat jest wężyk. Tu wężyka nie ma, ale opaski też są identyczne. Różnica jest na przykład tutaj w śrubach. Bo śruba... O! Ohoho! Przepraszam was bardzo. Czyżby się ta słonka popsuła? Pewnie tak. I nie wiem, czy się uda pokazać te śruby. Poczekajcie. Pyk. Zobaczcie. Śruba długa, przykręcona. A tu jest zanitowana. Jakoś zgrzana w każdym bądź razie. Tak to wygląda. Rurki w ten sam sposób umocowane. Zaraz zobaczymy sobie korek. No korek jest inny, moi drodzy widzowie. Korek jest inny. Zaraz to sobie też odwrócę. Obrócimy sobie na drugą stronę. O. Obracamy. Obracamy. I u góry przetłoczenie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Tu jest to samo. Tu to samo. To samo. Zobaczcie, nawet tutaj, nie wiem czy to kamera złapie, ten nadlew z farby, widzicie? To samo.
Więc mnie zastanawia to i to bardzo, bo skoro to są dwóch różnych producentów, to powinny być różnice. Co? Ten sam szablon? Powiem wam szczerze, że mi to podpada i to bardzo. Czy to nie jest ten sam produkt? Nie chcę tutaj nikogo obsmarowywać. Śruby, przetłoczenia, te same. Te same. Chociaż tu jest różnica już w zgrzewach. No, ale może się mylę. To jest moje zdanie. I teraz kolejna różnica, moi drodzy widzowie. Przepraszam bardzo. Zobaczcie. Jeden kanalik, drugi, trzeci, czwarty. Cztery kanały. I korek, z tego co widzę, tu jest duży, od C360. Czyli jak stare, dawne, stare 30 miały duży korek chłodnicy. Od C360, więc tu jeszcze to przetłoczenie zaraz sobie porównamy. I te przetłoczenie wszystko będziemy sobie porównywać. I zobaczcie, tu przetłoczenie jest od strony śrub, tu przetłoczenie jest od strony filtra. Więc to już mi tutaj coś daje do myślenia. Zaraz to sobie jeszcze odłożymy, weźmiemy tą chłodnicę. Przepraszam, ale jedną ręką nie mogę się skupić tego bałaganu. Korek jest mały. I co jest za różnica? Raz, dwa, trzy kanały. Tak? Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, raz, dwa, trzy. Trzy kanały. I teraz zobaczcie. Przetłoczenie od strony śrub. Przetłoczenie od strony wentylatora. Tu, wyważam, filtra powietrza. Więc musicie sobie sami odpowiedzieć. Co to jest za produkt? Kto to robi i czym się je? Ja sobie tę chłodnicę przesuwam. Jeszcze wam powiem tylko tyle, że w chłodnicy od Ursusa w komplecie są gumy pod chłodnicę. I kranik. I teraz wam powiem, moi drodzy widzowie, jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Za 1100 zł to nie jest jakaś rewelacja, że to jest w komplecie. Nie jest to jakiś cud techniki. Tu mamy wagę. No jak widzicie, ja sobie pewne rzeczy lubię ważyć. Już widzieliście. Więc mamy tutaj chłodnicę. Leci pierwsza ta chłodnica. Powiedzmy. Tańsza. Nie wiem, czy mi się to uda w miarę położyć. Postawić. Poczekajcie, bo tu są. Aha, dobra. Będziemy musieli tę chłodnicę sobie obrócić. O, pyk. Bo tam są te plastiki. I zobaczcie. 6 kg 0,4. Nie mówcie mi, że chłodnica stara jest ciężejsza. Może być zakamieniona. Ale zobaczcie, jaki jest prześwit, widzicie? Przez kanały. Kanały są też rzadziej. Jeden od drugiego. Jeden od drugiego jest rzadziej. Tu jest gęściej. Jak sobie położymy za chwilę jedną na drugą, to może to będzie po prostu widać. Więc tak jak widzicie, ta właśnie 604. A zobaczymy, ile waży koleżanka z Ursusa. Jest ciężejsza. Dużo ciężejsza. 8, 18 powiedzmy. No wężyk trzeba odpiąć. 8, 17. Więc jest różnica w wadze. I teraz robimy sobie pauzę. I teraz położyłem sobie jedną na drugą. Widzicie różnicę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, trzy na cztery, na piętna, szesna, siedem, na osiem, na dziewięć, na dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, 24 kanały. Zobaczymy, ile ma Ursus. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia osiem, dwadzieścia dziewięć, 30. To teraz sobie policzcie, jaka jest
30 razy 4, 120. 24 razy 3, 72. Jest odpowiedź? Jest. Dzięki bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was. Do następnego. Cześć.